Siema, z tej strony Spox 2. Robimy dogrywkę do wczorajszego live'a, który miał premierę 7 marca o godzinie 19.30. Na live'ie była konsola PS4 Pro, w której był problem z napędem. Nie wydawał płyt, nie wciągał. Ogólnie cała ta mechanika się zacinała. Ok. Na live'ie były takie problemy, że o ile wymieniłem rolki, zresztą opowiem po kolei. Na live'ie co było? Jeżeli chcecie, link tu podstawię. Mam nadzieję, że się wklei i możecie kliknąć, zobaczyć, co się działo na live'ie. Na live jest tak, wymieniam rolki, robię wszystko, płyta już wjeżdża do napędu elegancko, wychodzi elegancko, ale cały czas jest takie dziwne terkotanie, jakby traktor pracował. Szukałem i znalazłem w końcu. Zaraz Wam pokażę, co może się jeszcze dodatkowo zadziać w przypadku, kiedy jest problem z PS4 Pro. I to nie z mojej winy, ale pokażę Wam. Najpierw wracamy do początków. Czyli tak, jeżeli mamy napęd od PS4, to jest akurat edycja Pro, to w nich bardzo często jest problem z rolkami. Rolki to jest nic innego jak te dwa elementy. Rolki są na takim wałeczku, są połączone tym wałeczkiem, pyk, i one generalnie pracują, sorry, wyleciało mi to. Rolki pracują w tym miejscu. I rolki mają za zadanie wciągnąć płytę. W momencie, kiedy my wsuniemy chociaż trochę płytę, przeskakuje jeden switch, jest informacja do napędu, do konsoli, rolki zacznijcie pracować i one zaczynają się obracać. Jak one nie są śliskie, są ok, płytę wciągają do środka i jest ok, działa to, prawda? Proste. I wczoraj na live te oryginalne rolki próbowałem zregenerować. Używałem do tego preparatu Novogum Extra, gdzie nawet i tak widać, że on pomógł, ale troszeczkę te wydawanie płyty było słabe, więc rolki na live zmieniłem na drugie, inne. No i wszystko ok, zużyłem konsolę, a ona dalej terkocze. I słuchajcie, co się okazało? To jest pierwszy raz, się z tym spotykam, dlatego dogrywam. To jest ten napęd. To jest napęd, który był na live. Trochę zakurzony, a tu sporo tego kurzu zostało od wczoraj. Wiecie, co tak naprawdę pierwotnie terkotało? Ja cały czas podejrzewałem, że to jest wina trybów, że może tryby są niedoczyszczone. Mietek też mi mówił, to tryby, trzeba je doczyścić, nie? Pokażę Wam jeszcze na oryginalnym, jest sobie na drugim napędzie. Mieciu mówił, że problemy będą z tym trybem i z tamtym. Ja też sądziłem, że to te dwa tryby gdzieś tutaj nie nachodzą, jest coś nie halo. Więc cały mechanizm tych trybów rozebrałem w drugim napędzie, wyczyściłem, wstawiłem, zrobiłem test i dalej jest bez zmian. No i słuchajcie, bo to jest kurde śmieszne. Śmieszne, głupie. Zobaczycie. To jest ten napęd. Złożyłem go wtedy, zrobiłem test. Mówię, kurde, dalej te rekocze. Jakim cudem? Jak mu się patrzę, nie? Tak przyglądam się, co jeszcze może być? Co tu może być? I patrzcie to. To jest masakra. Nawet mi się to nie śniło, że to jest możliwe. W momencie, kiedy klient miał problem z napędem, rolki nie wciągały płyt, nie wydawały płyt, klient wsadzał tu śrubokręt. Widzicie ten ślad, nie? I klient musiał za pierwszym razem użyć bardzo dużego śrubokręta. I teraz robimy zoom. I wiecie, co terkocze? Ta zagięta tasiemka poszła do dołu, poszczępiły się tam jej kawałki i te kawałki zahaczają o plastik. To jest praktycznie niemożliwe, ale prawdziwe. I słuchajcie. Słyszycie to? A jak wiadomo, te kółko by zaczęło się kręcić 10 razy szybciej, to trrr, częstotliwość. I to jest ten dźwięk. Czyli winny wczorajszemu zamieszania był ten mały element. Musimy ściągnąć tą folijkę i kurde wstawić drugą. No w życiu bym na to nie wpadł. Nikt z Was chyba na live też na to nie zwrócił uwagi, aczkolwiek no nie mam pewności, więc teraz co robimy? Usuwamy tą folię. O i patrzcie, jak to się zagięło. No kurde, o, takie zęby w dół poszły. I to one zahaczały o ten mechanizm. Aj! Aj, aj, aj. Smuteczek. Smuteczek. Także widzicie, jak jest. Tak naprawdę nawet bez tego elementu... O, już jest cisza. Już nic nie terkocze. Jest git majonez.
Także takie rzeczy się zdarzają. Rzadko, bo u mnie w zasadzie pierwszy raz, no ale, ale się zdarzyło, więc w miejsce tego, w miejsce miejsca, tak, dobrze to powiedziałem, możemy nakleić drugą folijkę. Troszeczkę klej jej nie trzyma, więc coś tu można pomyśleć na temat tego, co tu zastosować. Ta folia tak średnio tu pasuje. Naklejka z oryginalnego napędu z drugiego nie trzyma tak jak powinno. W zasadzie to miejsce można zostawić luźne, no bo jak mamy kombinować z naklejeniem jakiejś uszczelki i z jej rozcinaniem, to różnie może wyjść. Aczkolwiek zobaczmy, jakby się działo, jakbyśmy dali kaptona i czy rozetniemy go na tyle, żeby to miało ręce i nogi. Sprawdzimy, nie? Ale wczoraj był kabaret z tym. No, w życiu bym się nie spodziewał. W życiu. O, naklejamy kapton. Jego musimy teraz delikatnie rozciąć. Do tego potrzebny będzie skalpel. Skalpel. Pyk. Musimy trochę wyciąć materiału. Bo jak nie wytniemy, to zrobi się za chwilę to samo, co wtedy. W sumie, co mi to da, że ja nakleję kapton i zostawię wielką dziurę? Bez sensu, nie? Więc tak czy siak, awaryjne otwieranie napędu może się przyczynić do tego, że konsola będzie chodziła jak traktor. Dobra, ściągam ten kapton, bo to jednak głupi pomysł. Dobra, zabieramy. Zostawiamy tak, jak jest. W środku tego bolca, żeby nie było, jest smar. Nie wiem, czy wam dam radę pokazać. O, tak. To jest to kółeczko. W środku jest smar, więc powietrze czy brud i tak dalej nie przedostanie się do napędu. Więc teraz zamocujemy sobie napęd do budy. Ja już obudowę wyczyściłem, no bo tak jak wspominałem, że takie czynności wykonujemy poza live'em. Zależy jaki live i czego jest tematyka. Więc włożymy za chwilę go. No i zrobimy praktyczny test. No i pytanie jak będzie. Powinno być oczywiście dobrze w tym wypadku. No ale test praktyczny musi być, bo bez tego ani rusz. Dobra, tu. Napęd wkręcamy na 3 śruby koloru jasnego. Potem jeszcze jedną tą ciemną i będzie dobrze. Także jak ktoś by nie wiedział, to żeby rozebrać napęd w konsoli PS4 Pro, to co trzeba? Trzeba niestety rozebrać całą konsolę. Napęd jest ostatnim elementem z całej tej układanki. Jest to smutne, ale jakże prawdziwe. Więc tutaj skręcamy. I jeszcze jedna, ta dłuższa śruba, która jest tutaj. Dobra. I ona wchodziła w to miejsce. I skręcamy sobie tutaj na spokojnie, bez pośpiechu. Dobra, tasiemki są odpowiednio pozaginane. To jest dobrze. Pyk, anteny od Wi-Fi. Teraz kadłub. Kadłub. Wentylator oczywiście został wyczyszczony. Obudowa jest elegancka. Kadłub na live pokazywałem, jak wyglądał. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Wszystko jest zrobione sensownie. Przy czym teraz jeszcze jedna rzecz. Ta tasiemka powinna iść tędy. I ta folijka się już niestety trochę zmęczyła, więc zabieramy ją. Pyk. I możemy to podkleić taśmą parcianą. Taśma parciana ma bardzo dobry klej i ona się klei praktycznie do wszystkiego, jeśli mamy dobrej jakości taśmę. Więc ustawiamy sobie taśmę. Pyk. I ta taśma była w tym miejscu. I naklejamy ją. Widzieliście? Jest, nie? Także spoko. Dobra. Idziemy teraz z kadłubem. I za chwilę to poukładamy tak, jak tego sztuka wymaga. Ale kurde, wczorajszy live, mówię, trochę mnie w konia zrobił. Sam siebie zrobiłem w konia, no bo z konsolami można powiedzieć, że mieliśmy, znaczy no mamy do czynienia od wielu lat, jasne. Ale zawsze może wyskoczyć coś nowego, na co standardowo nie wpadniesz. I to jest ciekawe. Można powiedzieć by, że to jest prawie, że niemożliwe, nie? Jeżeli ileś set tych konsol, tysięcy nawet, przerobiłeś,
na zasadzie, że napraw było tyle, no to można powiedzieć, że jest się już specjalistą, wie się, co się robi, ale tutaj zawsze może być różnie. Dobra, teraz tak. Wkręcamy dwie śruby od kadłuba, bach, bach, bach. Tasiemka od napędu. To wszystko wyciągamy. Spoko. Teraz czas na płytę główną. Płyta główna. Na tej płycie głównej było niskie napięcie na baterii RTC, co sprawdzałem na live'ie i zastosujemy prawdopodobnie tą baterijkę. Sprawdzimy sobie miernikiem, ile tam jest. Jeżeli nasze baterie mają, wiecie, że napięcie rzędu 2,8 V, lepiej ją zmienić i tyle. I zobaczcie, 3,1,8, dobra, jest spoko. Więc ta bateria będzie jak najbardziej ok. Wpinamy ją, dociskamy paluchem. Jest. Teraz czas na pastę termoprzewodzącą. Tak jak na live mówiłem, ja używam Thermal Grizzly. Drogie pasty, drogie i dobre, nie? Nie będę się zastanawiał, czy pasta jest zła, dobra, bardzo dobra. Tutaj jest zawsze bardzo dobrze. Wiadomo, obwarowane jest to odpowiednio wysoką ceną pasty tego produktu. Ale przynajmniej nie mam sobie nic do zarzucenia, że oszczędzałem, nie? A w przypadku konsol PS4 Pro lepiej nie oszczędzać. Dobra, pasta rozprowadzona. Jest gitara. Ona i tak elegancko się odbije na chłodzeniu, na układzie chłodzącym. I tak to wygląda. Układ myłem, a ma takie ślady, tak jakby nie da się tego bardziej domyć. Trochę mnie to dziwi. Co dalej? Termopady wyglądają całkiem dobrze. Nie trzeba ich wymieniać, nie trzeba im pomagać. Więc płyta w tą stronę oczywiście. I zaraz podepniemy, zrobimy test praktyczny. I mam nadzieję, że tym razem będzie po prostu lepiej. Będzie słychać, a w zasadzie nie będzie słychać tego terkotania, bo to jest najgorsze. Teraz tak, nasz plasticzek. Bez plasticzka nic nie zrobimy. I najważniejsza kwestia, słuchajcie, krzyżyk, to jest klamp. Ten klamp montujemy tylko i wyłącznie w jedną stronę. Ma takiego tutaj cycka i cycek ma dotykać do tej blachy. A czasami ktoś rozbierze konsolę, zrobi konserwację i nie montuje cyckiem do dołu, czyli tak, tylko w ten sposób. Nie ma docisku wtedy płyty głównej do układu chłodzącego i co się dzieje? Konsola się przegrzewa i nie będzie działała, więc w tym wypadku robi się kulawo. Dlatego trzeba myśleć, co się robi. A najbezpieczniej jest, co zrobić, jak zdjęcia. Ja zawsze mówię, nie znasz sprzętu, rozbierasz go pierwszy raz, bierz telefon w łapę, rób zdjęcia. Zdjęcia pomogą. Przynajmniej będziemy mieli gdzie wracać, bo najgorzej jest sprzęt rozebrać, potem nie wiemy, jak go złożyć i nie mamy pomocy żadnych. A nie wszystko w internecie da się złapać, typu jak to rozebrać, jak złożyć. Także wiecie, różnie bywa. A kolejna sprawa, nawet jak są jakieś zdjęcia, poradniki i tak dalej, to pewne rzeczy są czasami pomijane. Więc tutaj też może być różniasto. Został nam jeszcze kadłub metalowy i blaszka. Ja już tej konsoli zakładam, że nie będę skręcał, rozkręcał. Termopady tak samo świecą się, są śliskie, są przyjemne dla oka, więc tą blachę musimy zamontować. Dobra, w tą stronę. Pyk. I tutaj wkręcimy tych kilka śrub. No i tak to. Ciekawy, ile z Was ma konsolę jeszcze PS4 Pro? Czy już zastanawiacie się na temat przejścia na PS5? Czy już jesteście po fakcie? Bo teraz PS4 Pro no mają cenę wysoką. Bardzo wysoką bym powiedział. Więc tak z logistycznego punktu widzenia, ekonomicznego w zasadzie, najkorzystniej jest sprzedać taką PS4 Pro, dołożyć, nie wiem, 1500 zł i jest PS5. Nowe, z gwarancją, no bo te konsole już gwarancji w zasadzie nie mają, no bo skąd mają mieć? Więc tak mi się wydaje. Dobra, teraz blacha. Ostatni element. Ustawiamy ją w jedyny słuszny sposób. Czyli dysk na dysk i będzie git. Dobra, kabelki ustawiamy. I tutaj bez śpieszenia się
bez popełniania błędów. Blacha siedzi, złapiemy ją na parę śrub. Tutaj nie trzeba jej skręcać nie wiadomo na ile, bo będę robił testy, prawda? Mnie interesuje tak naprawdę działanie napędu. To, czy on będzie chodził cicho, czy będzie wciągał płyty, wyciągał, i to, czy będzie dalej to ta praca tego traktora. Bo to jest najważniejsze. Ile nagrywamy? 15 minut. Dzisiaj jest spoko. Jakby nie patrzeć, materiały, w których nie rozbieram od początku wszystkiego, będą krótsze. Więc na tym kanale różnie będzie. Teraz tak, tasiemki. Tasiemka od Powera. O, podpinamy ją tutaj. Z tasiemkami trzeba uważać. Generalnie tak, jeżeli wpinacie taśmy, zawsze sprawdźcie stan techniczny tasiemki. Czy jest ona ładna? Bo jeżeli na przykład rozbieramy konsolę 3 razy, 4 razy, 5 razy, te tasiemki potrafią się, słuchajcie, uszkodzić. O, jeszcze większy zoom. Czyli sprawdźmy, czy w tym miejscu te piny są eleganckie, czy może już są pozaginane, powyrywane. Bo to ma miejsce. Tak jak mówię, tą taśmę wepniesz, no liczmy 10 razy. I ona się już potrafi uszkodzić. A czasami nawet za pierwszym razem ją uwalimy. Więc to znowu sprawdzam, patrzę. Ale wy tego nie widzicie. O, teraz widać. 6 pinów bodajże. OK, wpinamy. Dawaj spox. Tyk. Teraz taśma od napędu. O, to się nie ma co bać. I jeszcze od włącznika. Chcę wam to pokazać. Pyk. Inspekcja naoczna taśmy. Wiadomo, niby taka bzdura, o której teraz mówię, ale uwierzcie mi, że sporo konsol dostaliśmy do naprawy, gdzie zaczynało się już na poziomie taśmy. Fizycznie uszkodzonej taśmy. Takie oczywiste oczywistości, ale jednak błędy były. Ale kto nie popełnia błędów, nie? W idealnym świecie, wiadomo, jest fajnie kolorowo, natomiast w życiu codziennym sami wiecie, jak jest. To nawet widać u mnie na live. Ja jak coś robię poza kamerą, robię to zdecydowanie z większym spokojem. Może nie, że większym zaangażowaniem, ale łatwiej to idzie. A kiedy się, wiadomo, człowiek skupia na tym, żeby coś nawijać do kamery, utrzymywać interakcję, to tracisz to, co się dzieje tutaj. Troszeczkę wtedy mniej skupienia temu towarzyszy. Stąd też na live'ach jest czasami zabawnie. Coś się wywróci, coś się urwie, coś się utnie. Wy z tego macie ubaw. Ja mam wtedy ścianę wstydu i bólu tyłka. Bo czasami po prostu nie chciałbym, żeby takie miejsce, rzeczy miały miejsce. No ale pokazuję to, no bo to jest też fajne w zasadzie, nie? Żeby pokazywać to, co robimy też źle, a nie tylko, co robimy idealnie. Bo jest to naturalne. Nie ma ludzi, którzy robią wszystko idealnie. Więc to jest mój punkt wyjścia na ten temat. Dobra, skręcimy to jeszcze na jakieś 4 śruby. I zaraz zrobimy detest. Dzisiaj środa. 8 marca. Dzień Kobiet. No, trzeba będzie jakiegoś kwiatka kupić żonce. Potem jakieś może jedzonko. Jak tam? Dbacie o swoje kobitki? Pytam oczywiście mężczyzn. Bo kobiety lubią otrzymywać kwiaty. Nie tylko w takie dni jak Dzień Kobiet. Mówię o tym głośno. Nie żebym specjalnie kupował te kwiaty w inne dni niż jakieś specjalne okazje, ale wiadomo, że tak faktycznie jest. Aczkolwiek ja jestem zwolennikiem tego, że wolę zjeść coś, niż kupić kwiatka, który zwiędnie. Ale wszystko ma swoje, jak ja to mówię, plusy dodatnie i plusy ujemne. Dobra. Jeszcze dysk. Dysk sobie wepnijmy. O. Bach. Śrubkę od dysku wkręcam. Żeby nie było, że coś się wysypie, wyskoczy, odepnie. Po co nam to? Teraz zasilacz. Z zasilaczem był problem z wyciągnięciem wtyczki, ale to już się rozruszało, więc poszło z górki później na live. I teraz wpinamy, pyk, kabelek wkładamy. No i choć maleńki. Dobra,
To już jest spoko. Zasilacz skręcimy na kolejne dwie śruby, żeby on nam tu nie latał. Czekajcie, bo ci dzwoni. No. Więc tak to. Mamy środek dnia, godzina 12:20. Ja sobie nagrywam, więc to też jest takie trochę inne, nie? Jeżeli teraz by przyszedł klient, chciał rozmawiać, no to też ciężko, bo ja jestem tutaj. Jestem tutaj z wami. Blachę nakładamy. Ona oczywiście odbija promienie słoneczne, bym powiedział. Słońca to my tu nie mamy. No i zaraz robimy teścik. Teścik. Dobra. Teraz tak. Możemy ją podpiąć tak naprawdę, bo do przeprowadzenia testu konsola, która jest skręcona na blachę z jednej strony, z drugiej, to już jest i tak nad wyrost. To już jest tak zrobione, że robię test, sprawdzę, że wszystko działa i potem już poza kamerą oczywiście dokręcam resztę. Teraz HDMI. Chodź tu spoks. Pyk. I prąd. Prąd. Dobra. No i odpalamy ją, nie? Próbujemy. No. Dobra, dopiero teraz zatrybiła. Konsola PS4 Pro przy podłączonym zasilaczu potrzebuje tak 20 do 25 sekund na zainicjowanie modułu od Wi-Fi i tak dalej. Dlatego wciskałem 4 razy włącznik, ona jeszcze nie zatrybiła. Ale teraz już na spokojnie dała na ten obraz. Teraz tak, te elementy sobie poprzesuwamy, podłączymy w sumie pad. Pad to nam średnio potrzebny jest. Nas interesuje oczywiście co? Napęd. Napęd i to, w jaki sposób on będzie wciągał płyty, wydawał płyty oraz to, czy będzie to dziwne rzężenie. Praca traktora. Dobra. Próbujemy wsadzić. Właśnie, nie było tego dźwięku. Wcześniej było... Płyta wjeżdża oczywiście. Użytkownik. Ja nie widzę. Jest Harry Potter. Wy to widzicie. Gierkę wykryło. I teraz wciskamy eject, eject. Wysuwanie napędu. I słuchamy. Perfekt. Cisza, spokój, stagnacja. I tak powinien się wczoraj zakończyć live, ale kto by pomyślał, że ten element został w ten sposób uszkodzony. Aż na minionka pójdziemy. Zobaczymy. Będzie widać bardziej te zęby. No, patrzcie to. To jest aż niemożliwe, nie? Żeby aż tak rozwalić taką taśmę. I te zęby centralnie wchodziły w ten tryb i stwarzały ten dziwny dźwięk. Także widzicie. Nieprawdopodobne, ale prawdziwe, więc tutaj został włożony jakiś za duży śrubokręt, bankowo. Ale cieszy mnie niezmiernie, że udało się ustalić generalnie, co spowodowało terkotanie, bo jakby nie patrzeć, było to pierwszy raz u mnie na kanale, żeby w sumie na kanale w praktyce serwisowej, żeby tak dokładnie gumka, ta zaślepka na tajną dziurę od awaryjnego otwierania napędu powodowała takie problemy. Ciekawe, czy ktoś z was w ogóle się z tym spotkał. Jeśli tak, napiszcie komentarz. A jeśli nie, to i tak napiszcie. Zawsze ta interakcja jest fajna na kanale. Ja z wami czasami mogę sobie popisać. Także jest to na plus. Dobra, kończę na dzisiaj. Miłego dnia kobiet. Mam nadzieję, że spędzicie miło wieczór ze swoimi połówkami. I tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć, hej.